Dzień dobry Państwu. Adam Chmielewski, Gdańsko Patria Media. Witamy na spotkaniu z profesorem Marcinem Przedasiewiczem, poświęconym jego najnowszej książce pod tytułem Między Wisłą a Potopem. Przede wszystkim dziękujemy Państwu za obecność dzisiaj, bo takiej nieszczęśliwej pogody i wielkich emocji, które nas się czekają. Ja z pewnością tak będziemy prowadzić spotkanie, by wszyscy chętnie zdążyli w tych emocjach uczestniczyć i doświadczyć na żywo. Też muszę się Państwu przyznać, żeby być wobec Państwa uczciwym, że nie jestem do końca obiektywnym uczestnikiem naszego spotkania, ponieważ jestem wydawcą książki, którego to spotkanie dotyczy. Dlatego bardzo zachęcam Państwa do zakupu książki na stoisku przed całą akwę. Na pewno po spotkaniu będzie wyjątkowa okazja do zdobycia autografu i dedykacji od Pana Profesora. Jeśli chodzi o samą książkę, jest to wybór najważniejszych artykułów i esejów Pana Profesora z ostatnich lat, opatrzonym specjalnym wprowadzeniem doktora habilitowanego Sławomira Sęskiewicza. Stąd jego obecność dzisiaj na naszym spotkaniu. Ja myślę, że obaj autorzy są Państwu doskonale znani, zwłaszcza tutaj w Gdańsku, ale powiem, przedstawię ich krótko. Pan Marek Jankudakiewicz jest profesorem historii w prestiżowej amerykańskiej uczelni Institute of World Politics, Instytut Polityki Światowej w Waszyngtonie. Jest kierownikiem, jest szefem Katedry Studiów Polskich na tej uczelni. W latach 2005-2010 był członkiem amerykańskiej Rady do Spraw Upamiętnienia Holokaustu, mianowany przez prezydenta George'a W. Busha. A w 2008 roku w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński oznaczył pana profesora Krzyżem Kowalewskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeśli chodzi o zainteresowania badawcze pana profesora, to są one bardzo szerokie, chociaż trzeba przyznać, że w Polsce jest znany głównie jako specjalista od stosunków polsko-żydowskich w XX wieku. Tego dotyczyły najgłośniejsze w naszym kraju książki pana profesora, takie jak Eszyszki, za którą w 2003 roku otrzymał nagrodę imienia Józefa Matkiewicza, oraz Po Zagładzie, wydaną 5 lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej. Ale jak mówiłem, obszar zainteresowań może przekraczać dużo szerszy, obejmuje również geopolitykę, stosunki międzynarodowe, również oczywiście politykę amerykańską, ze względu na miejsce zamieszkania i miejsce pracy, a także historię II wojny światowej, głównie polskiego podziemia narodowego w tym okresie, historię ruchów totalitarnych, takich jak faszyzm i komunizm, oraz historię Europy Środkowo-Wschodniej, czy obszaru, który można, czy obszar, szerszego obszaru, który można nazwać Międzymorzem, Intermarium. Dlatego myślę, że jednym słowem można określić naszego gościa słowem sowietolog. Jeśli chodzi o doktora habilitowanego Sławomira Sęskiewicza, jest to były naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, były przewodniczący Komisji do Spraw Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, był wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, autor świetnych znanych Państwu książek, takich jak Esej Alei Wałęsa, Sprawa Lecha Wałęsy, Anna Solidarność, poświęconej Lenie Walentynowicz, czy ostatnio Długie Ramię Moskwy, poświęconej Wojskowym Służbom Specjalnym w okresie PRL. Także Państwo widzą, tematyka i zainteresowania naukowo-badawcze obu autorów częściowo się pokrywają, częściowo są różne, ale na pewno łączy ich bardzo podobny światopogląd i bardzo podobne spojrzenie na najnowszą historię Polski. Dlatego wydając tę książkę, do współpracy i opatrzenia tego wyboru artykułów profesora Padakiewicza wstępem, który myślę jest takim dopełnieniem obrazu, który przedstawia ta książka. Chciałbym sobie wybierać czasu, zanim oddam głos Państwu, pozwolę sobie zadać obu autorom kilka pytań. Pierwsze pytanie do profesora Fodakiewicza, może takie bardzo bieżące, i też na pewno to uprzedzę Państwa, i też by to pytanie padło z sali, o ostatnie słowa prezydenta Obamy na temat polskich obozów koncentracyjnych. Jak Pan to ocenia? Czy można to nazwać lapsusem, wpadką, czy jest to świadome działanie? I jak można zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości? Czyli jak, innymi słowy, jak prowadzić lobby narodowy, tego słowa, w Stanach Zjednoczonych i jak do tego lobbyingu wykorzystać historię danego kraju, na przykład Polski. Po pierwsze dziękuję Państwu za zjawienie się tutaj na naszym programie przedmeczowym. Postaramy się Państwa przygotować do bojów Polska-Rosja. To jest między innymi jest to między innymi tematem mojej książki Geopolityka. Czy niekoniecznie muszą być boje, ale sposób dawania sobie rady z Moskwą.
I nie tylko. I teraz tak, dziękuję bardzo panu Adamowi, który wymyślił tą awanturę, zbierając moje eseje z ostatnich kilku lat. I naturalnie bardzo dziękuję Sławkowi, który pełz tutaj na sali będzie z nami. Na pewno jeszcze bardziej będzie pesymistyczny, niż ustawa przewiduje. Ja nie jestem z tego znany. A, tak, ja to bardzo przepraszam. Gdański znaczy jest optymistyczny. Same złe wiadomości, ale śmieszne. Okej. Okay. Teraz tak, jeżeli chodzi o pytanie, jeżeli chodzi o podwyższenie pytania pana przez prezydenta Obamy. Jestem pewien, że prezydent Obama był dzisiaj zdumiony, że ktokolwiek w ogóle w jakikolwiek sposób zauważył to jako coś negatywnego. Dla niego to jest absolutnie normalne. Jest to coś takiego, jakbyście państwo powiedzieli, no w marcu jak w garcu. Jest to częścią kultury amerykańskiej od lat 60. Natężyło się to w latach 70. A powodem tego jest brak alternatywnej narracji. Brak Polski, brak Polaków, brak działalności na niwie naukowej, brak wspomnień z okresu wojny i jakikolwiek brak świadomości poza częścią Polonii, co II wojna światowa znaczyła dla Polaków, chrześcijan polskich. Także nie jest to lapsus, jest prezydent odzwierciedla średnią, przeciętną inteligencję amerykańską, a inteligencja amerykańska odzwierciedla średnią, przeciętną ignorancję. Nie można się dziwić temu. Jak na ten temat można przeciwdziałać czy zaradzić temu? Tylko długofalowo. Tak jak wspomniałem, Polska była nieobecna, bowiem Polska była w niewoli. Ktoś jest niewolnikiem, to nie może się zająć własnymi interesami, oprócz tego, że stara się przeżyć. I tutaj kopię tubylczych pachołków rządzących w imieniu Kremla. Co najwyżej, od czasu do czasu jest jakaś reakcja, a nie ma wizji strategicznej, nie ma żadnego programu długofalowego narysowanego tak, aby dbać o swoje interesy. Żeby zadbać o swoje interesy w tej chwili, trzeba przede wszystkim ustanawiać stypendia dla waszych dzieci. I te dzieci wysyłać na zachód, szczególnie do Ameryki, na studia, ale przygotowane tutaj odpowiednio w rodzinie, tak żeby te dzieci nie zostały otumanione, gdy pojadą gdzie indziej. Nagle nie pomyślałem, no rzeczywiście, może moi dziadkowie byli SS-manami, tylko się o nas domu tego nie mówi. Oprócz tego trzeba fundować stypendia dla ludzi zachodu, dla Amerykanów, sprowadzać ich tutaj, aby mogli się uczyć od takich naukowców tu w Polsce, którzy się znają, na przykład Sławka Cęckiewicza. Jest to długofalowy wysiłek, a w pewnym momencie oprócz tego, że są stypendia i prace naukowe, szczególnie po angielsku, trzeba też będzie stworzyć polskie lobby. Jak widać, Polonia takiego lobby nie potrafi stworzyć. Polonii udało się takie lobby stworzyć tylko raz. Zaczęło się pod koniec XIX wieku. Przywódcami byli księża i inteligencja, prawnicy, lekarze, nauczyciele. I stworzono te lobby na podstawie, na bazie w większości osób pochodzenia chłopskiego, które wyjechały z Polski w drugiej połowie XIX wieku za chlebem i nie wiedziały nawet, że są Polakami w większości. Natomiast w Ameryce, dzięki edukacji, dzięki kościołowi, oni nabrali świadomości narodowej polskiej, a jednocześnie amerykańskiej. Czyli byli i Amerykanami, i Polakami. To jest właśnie armia Hallera, która się tutaj zjawiła. Przelewać krew, a potem wrócili do domu, do Ameryki. Część z nich jako dzieci się urodziła w Polsce, większość się urodziła w Ameryce. Czegoś takiego nie ma. A to było dlatego, że to była endecja. Po prostu. Tam prawie innych nie było. Oni nawet nie wiedzieli, że są endekami, ale ich uczono. Polska gola, papież gola i Ameryka gola. To była ich ideologia, czyli endecja. Nacjonalizm polski, czyli patriotyzm. I to zadziałało. Oni byli tak zorganizowani,
że potrafili wybudować pomnik Kościuszki w centralnym parku Waszyngtonu przed Białym Domem. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, co to znaczy. To jest coś takiego, jakby wybudować pomnik Kościuszki przy Kremlu. Nie mówię o wrogości akurat, powiedzmy za cara przecież ostatniego był i Dom Polski, i Dom Sokolstwa w Moskwie, i był Kościół Polskiej Rozmaitości Czartoryscy, inni budowali, ci co mieli pieniądze, ale na to trzeba było niesamowite użyć wpływy, żeby wymanewrować biurokrację moskiewską. W Waszyngtonie było uprzedzenie antypolskie, antykatolickie, a tamci potrafili sobie mimo tego poradzić. Wybudowali pomnik Kościuszki, ponadto dzięki kontaktom z Białym Domem mieli wpływ na bieżącą politykę. Mieli świetną broń, nazywała się ta broń Gwiazda Ignacy Paderewski. I oni potrafili oddolne działania na poziomie dzielnicy czy miasta, gdzie brali udział w wyborach pod wodzą księży i inteligencji, wymusić na władzach demokratycznych Ameryki, które były niechętne, bo były łac. Biali, anglosascy, protestanci potrafili na nich wymusić propolskość. Oczywiście to też było zgrane z fantazjami prezydenta Wilsona o tak zwanej narodowej samodeterminacji, ale im się udało. W tej chwili nic takiego nie ma. W tej chwili pomysły na to, jak zaistnieć i wpłynąć, to jest dialog. A dialog polega na tym, że jest monolog, a strona polska słucha. Podlizuje się, stara się mówić, no rzeczywiście powinni zacząć przepraszać, ale ja mówię, że żeby przeprosić trzeba wiedzieć za co, bo inaczej to jest kłamstwo. Nie można zakładać, że, znaczy można, bo oni zakładają, ale nie powinno się zakładać, że naszą odpowiedzią na wszystko jest podporządkowanie się dominującemu paradygmatowi, modelowi. Nie, trzeba robić swoje, na początku badać rzeczy, a potem swoją własną opinię mieć i bronić. Bo inaczej to nie jest tylko to, że zwycięża kłamstwa, jest również to, że wizerunek Polski jest podły. Jak jest podły, to tu nikt nie chce inwestować i nikt nie chce pomagać bronić tego kraju. No kto w Stanach Zjednoczonych chciałby na ochotnika oddać życie za kraj, z którego rzekomo wyszła zakłada Żydów? Jeżeli Holokaust w Stanach Zjednoczonych służy jako najohydniejsza zbrodnia w dziejach ludzkości na poziomie popkultury, tak, to jest to takim punktem odniesienia. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dziękuję. Ja z góry już Państwa przeproszę, tak w swoich pytaniach będę stawiał z tematu na temat, ale chcemy maksymalnie wykorzystać czas, a mam wszystko z myślą tematami, także to będziemy rozmawiać o takie wrażenie chaosu, ale jeśli Państwo sięgną po książkę, to zobaczą, że to jest dokładnie związane z książką. Pozwolę sobie na cytat. Napisał Pan w tej książce tak. Gdziekolwiek się ruszę, wpadam na dwie Ameryki. Jedna jest normalna, tradycyjna, patriotyczna, a druga patologiczna, wykorzeniona, postępowa. W większości wypadków nachodzą one na siebie i zmagają się w ramach wojen kulturowych. Myślę sobie, że jeśli dojdzie do wojny domowej w imperium, to będzie zagroda przeciw zagrodzie, a nie północ kontra południe. Myślę, że można by tylko zamienić jedno słowo w tym tekście, czyli Amerykę na Polskę i właściwie to obraz sytuacji byłby ten sam. To jak Pan to skomentuje, jak Pan widzi jakiś sposób na wyjście z tej sytuacji, jej zmianę? Tak. Naturalnie Stany Zjednoczone są bardziej podobne do państwa Amerykanie, do państwa niż Państwo kiedykolwiek mogliby podejrzewać. I to samo jeszcze bardziej to dotyczy Amerykanów, którzy nie rozumieją, jak bardzo kompatybilne, zgadzające się, wspólnie zazębiające się są społeczeństwa polsko-amerykańskie. Szczególnie te tradycjonalistyczne. Odruchy wszelkie. W Stanach Zjednoczonych do kościoła chodzi prawie tyle ludzi, co w Polsce. Dla nich słowo patriotyzm czy rodzina jest automatyczne dla normalnej Ameryki, a to jest wciąż większość. Pewne rzeczy, jak bycie porządnym i tak dalej, wszyscy zakładają, że tak powinno być. A jednocześnie rośnie inna Ameryka. Ameryka luzacka. Ameryka rób ta, co chce ta.
Czasami ta Ameryka ustępuje przed tą tradycyjną, a czasami, szczególnie w mediach i wśród klasy politycznej, dominuje. Do tego doszło, że nawet w Partii Republikańskiej, powiedzmy, główni działacze, tacy jak senator McCain, wstydzili się powiedzieć, że oni nie za bardzo są entuzjastyczni, jeżeli chodzi o opozycję wobec tak zwanych ślubów wesołków. Wstydzili się. Dlaczego? No bo jak przychodzą na imprezę w salonie, to się cała reszta ludzi bardzo wyrafinowanych i postępowych na nich patrzy, jak się patrzy na jakiegoś prymitywa. Czyli pozycje zachowawcze są na poziomie towarzystwa tego u samego szczytu skompromitowane albo w pewien sposób wyśmiane. Już nawet nie trzeba bardzo mocno w elicie amerykańskiej takich postaw atakować, ale wszystkie postawy zachowawcze są zredukowane do bycia troglodytą. Profesor Leo Strauss nazwał to redukcją ad Hitlerem. Jak się coś komuś nie podoba na temat Sławka, wystarczy powiedzieć mu, że jest faszystą. I koniec. Tak jak Marko w Stanach Zjednoczonych. Nie, ja jestem polskim antysemitą. Norman Davis jest apologetą polskiego antysemityzmu. Sławek jest faszystą. I to działa, proszę Państwa, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Polsce. Proszę zobaczyć, w ramach Unii Europejskiej Niemcy, Merkel powiedziała Grekom, żeby się wzięli do kupy i do roboty się zabrali, bo rozwalili swoją własną gospodarkę. A jaka była odpowiedź Greków? Hitler! Niemcy przeprosili, zaraz im wysłali pieniążki. To jest ten mechanizm. Jest to mechanizm opracowany stosowany z wielkim powodzeniem od kulturowej rewolucji lat 60. Tak jak wiele innych patologii i aberracji, o których mówimy tutaj i o których wspominam w mojej książce. Czy co z tym zrobić? No, są rozmaite możliwości. Po pierwsze, stworzenie getta. Wycofujemy się, są tacy Amerykanie, którzy wywalają telewizory, uczą dzieci w domu, a wiele stanów jest bardzo przyjaznych takiemu rozwiązaniu. Nie posyłamy dzieci do szkół publicznych, bowiem tam lewacy zatruwają im serca, umysły i dusze. Wywalamy telewizor z domu i uczymy dzieci, aż jest czas, żeby te dzieci posłać do uniwersytetu. Wtedy wybieramy uniwersytety. Jak jestem protestanckim fundamentalistą, to ich wysyłam do Patrick Henry College. U mnie w stanie Virginia. Jeżeli jestem tradycjonalistycznym katolikiem, to wysyłamy ich do Christendom College. Prawda? To jest pozycja getta, enklawy, enklawy wolności. Inni z kolei robią coś pośredniego między zupełnym wycofaniem się z mainstream i na przykład rodzice się organizują doraźnie zwykle i robią wybory do zarządu szkolnego. Każda szkoła ma zarząd, każdy dystrykt szkolny ma zarząd. Więc jak rodzice są w tym, uczestniczą w takich wyborach, uczestniczą w zarządzaniu szkołą, to największe szaleństwa nie przechodzą. Ale kłopot polega na tym, że ci rodzice, którzy mają wykop, to tylko tak długo istnieją, jak ich, po pierwsze, zajmie im trochę czasu, żeby zorientować się, o co chodzi. Po drugie, ich dzieci rosną. I jak dzieci wyrosną i pójdą do następnej szkoły, to rodzice rezygnują. I teraz trzeba znowu patrzeć, bo większość jest bierna. Nawet jeżeli jest wroga eksperymentom kontrkulturowym, no przecież mój Boże, rozdawali książeczki, czy starali się wprowadzić do programu nauczenia dla drugo- i trzecioklasistów książeczki pod tytułem Na wysyłku lokator tatusia oraz Heather ma dwie mamusie, no to niektórzy rodzice się bardzo zdenerwowali. W innych miejscach przed szkołami podstawowymi, pamiętam, to było ile z 20 lat temu, na Brooklyn, rozdawano prezerwatywy dzieciom z drugiej, trzeciej, czwartej klasy, ponieważ były
kłopoty z wejściem do szkoły, to starali się tolerancyjnie robić to przed szkołą, jak dzieci wychodziły. No to zjawili się rodzice z kijami od baseballa. I The New York Times o tym nie napisał, natomiast lokalna prasa napisała, bo to była dzielnica hasycka. Więc ortodoksi się po prostu zjawili i zjawili postępowców. To też jest reakcja. Inna reakcja jest taka, że legislatury stanowe przepychają prawa, które uniemożliwiają legislaturom w jakiś sposób, ani sądom w jakiś sposób wprowadzenia aberracji, takie jak śluby wesołków, czy też przymusowe programy nauczania, które by gloryfikowały taki styl życia. No oczywiście wtedy słyszymy z The New York Times, czy jak my to nazywamy, The Washington Compost, czyli kompost waszyngtoński, The Washington Post. Słyszymy, że to jest ciemnogród, zaścianek i tak dalej, i tak dalej. A ani sobie ludzie nic nie robią, ani ci posłowie do legislatury stanowej nic ze sobą nie robią, po prostu robią swoje i jest dalej. Czasami też robimy referendum. Na przykład taki mój przyjaciel Brian Brown w Kalifornii, szef Rady do Spraw Rodzin, on sam ma 6 dzieci, młodszy ode mnie chłopak, czy ma 40 lat, ja mam 50, był jednym z moich studentów, doprowadził do tego, że w Kalifornii, w liberalnej Kalifornii było referendum o tak zwanych ślubach wesołkowatych i siły postępu, mimo że wlały to jakieś 115 milionów dolarów, to są niesamowite pieniądze, bo oni pieniądze mają, z bardzo prostej przyczyny. Jak ja bym nie miał dzieci, ani innych obowiązków, to też bym miał mnóstwo pieniędzy. To jest jedno z najbardziej zamożnych lobby w Stanach Zjednoczonych, lobby wesołkowate, gay lobby. I mój ten przyjaciel Brian Brown doprowadził do tego, że Kalifornijczycy zagłosowali przeciwko. To się nazywało Proposition 9 kilka lat temu. I proszę sobie wyobrazić, jaka była koalicja. Mormonowie, fundamentaliści protestanccy, katolicy, większa część Meksykanów i straszna ilość czarnych. Najbardziej, jak to się mówi popularnie, homofobiczną społecznością Stanów Zjednoczonych jest społeczność murzyńska. W tej chwili jest wielki ferment i wściekłość wśród Murzynów, dlatego że prezydent Obama wyszedł z klozetu, jak to się mówi w Ameryce, i poparł śluby wesołków. A jeszcze obiecywał im w 2007 roku i podczas wyborów, co to było w 2008, że on jest chrześcijaninem i mimo że on stara się, żeby jego prywatne poglądy chrześcijańskie nie wpływały na jego politykę, to jednak jeżeli chodzi o takie aberracje, to on jest przeciwko. W tej chwili jest zamęt. Ja nie mówię, że to samo będzie go kosztować wybory, ale to jest bardzo groźny zamęt. Natomiast ponieważ jego popularność tak spadła, gospodarka tak słabo stoi, on się zdecydował właśnie zagrać na drugą Amerykę, bo tam są pieniądze. Murzyni mu pieniędzy nie dają, bo są biedni. Tam są pieniądze i tam są wielkie wpływy w przemyśle rozrywkowym, w przemyśle medialnym ogólnie. To jest jedna z twarzy tej drugiej Ameryki. Co jeszcze można zrobić? No wiecie Państwo, to będziecie sobie musieli to dopasować do sytuacji w Polsce. Ja tutaj nie mieszkam i nie znam Waszych sztuczek. W Ameryce zwykle postępowcy robią tak, że jak wygrywamy wybory, wygrywamy referenda i tak dalej, to oni się zbierają w grupie 5 osób, tak zwanych sędziów, i sędziowie mówią, a to nie jest konstytucyjne. I potem taka decyzja, na przykład decyzja z Kalifornii, dopełźnie za jakieś 15 lat czy 10 do Sądu Najwyższego, który zdecyduje, czy to jest konstytucyjne, czy nie jest konstytucyjne. A również proszę też o tym pamiętać, że jak byłem młody i piękny, 30 lat temu, i opowiadałem mojej rodzinie i przyjaciółom na przedmieściach, co się dzieje w mieście, to znaczy w San Francisco, gdzie pracowałem, to nikt mi nie wierzył. A w tej chwili jest to normą w każdym amerykańskim mieście.
wielkim. Normą po prostu. Jeszcze jedną rzecz trzeba pamiętać. Stan przyzwolenia społeczeństwa się zmienia, szczególnie wśród młodych. Dlaczego? Za pomocą propagandy. Ja rozmawiałem z ludźmi o przeciwstawnych mi poglądach. Oni powiedzieli, sprawa bardzo prosta. Zaczęliśmy w latach 70. No, na początku były jakieś aluzje w filmach artystycznych. Potem w latach 70. Zaczęliśmy wsadzać sympatycznych ofermów o orientacji homoseksualnej, znaczy gejów, wesołków, do rozmaitych sitcoms. Sitcoms to są te komedie sytuacyjne, tam gdzie się wszyscy śmieją, ha, 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 na komendę, jak się nic śmiesznego nie dzieje. Ale zaczęto wsadzać takich ludzi, którzy okazało się, że ich przedstawiono Ameryce jako ludzi niezagrażających nikomu. I niczemu. Rzeczywiście, no przecież ja pracowałem, jak byłem studentem w sklepach, gdzie byłem mniejszością. Ja i szef bezpieczeństwa, kiedyś pracowałem w takim sklepie, było 300 pracowników, 150 kobiet, druga połowa 150 myślała, że jest kobietami i było dwóch nienormalnych, ja i szef bezpieczeństwa. No i co, czy są jacyś, to są ludzie, no to jak ludzi, jedni są sympatyczni, inni nie. Tylko kłopot polega na tym, że ze swoich preferencji robią ideologię. I to w tym momencie nie chodzi o to, jakie mają preferencje, tylko o to, jakby chcieli zorganizować świat. Tak, aby świat uznał aberrację za normę. A to jest po prostu niemożliwe, bowiem wtedy ludzkość by wyginęła. W każdym razie, znaczy proszę się nie martwić, bo badałem skrajne sekty 2000 lat temu, gnostyckie sekty, i też mnie, niektóre sekty się bawiły dokładnie w takie rzeczy. I teraz państwo sobie będą musieli wymyśleć, jak z takimi rzeczami się zajmować. Oczywiście jest jeszcze opcja zerowa. Opcja zerowa to jest po prostu przejęcie władzy przez kontrrewolucje siłowe i załatwienie wszystkiego tak, żeby odwrócić zatrutą spuściznę rewolucji we Francji. Ale znam chyba z 15 osób na świecie, którzy się za to zgadzają, że taka opcja jest. Ja przez 200 lat się nie miałem. No przez 200 lat się nie miałem. Więcej. Więcej niż 200 lat, w tej chwili dochodzimy do końca Napoleona. Po prostu wiem, że wszystkie herezje się wypalają. Proszę spojrzeć na siebie. Ile osób myślało, że Sowieci padną? Ja nigdy nie myślałem, że dożyję do tego. Po prostu. To była taka potęga, no ale Pan Bóg działa w bardzo dziwny sposób i Sowieci się rozpadli. W związku z tym herezja socjalliberalna też pójdzie w proch. Nie jest to rzecz stała, nie jest to rzecz permanentna. Wydaje mi się, że najlepiej jest próbować rozwiązać tą sprawę tak, aby zatrzymać kontrkulturę w rozmaity sposób. Nie w jeden sposób, tylko powinien być spisek, że ci mówią, że będą robić to w sposób wyważony, spokojny, inny histeryczny, pikiety, wszystko. Wszystko powinno być. Każda broń w arsenale nasze powinna być użyta. To powinno być zgrane i synchronizowane jako cel strategiczny, ale każdy sposób jest dobry. Znajdujemy się w siedzibie Gwiazdy Solidarności, dlatego nie sposób uniknąć tego tematu. Tutaj znowu posłużę się cytatem. Napisał Pan w książce tak. Odnosząc się m.in. do twórczości Tadeusza Racyńskiewicza i innych historyków, czy to z IPN-u, czy którzy kiedyś pracowali w tej instytucji. Muzeum i Solidarnie powstaje historyczny pomnik Solidarności z książek, artykułów i witryn internetowych. Szerzy się wiedza o tych, co walczyli oraz o ich ideałach. Człowieka zmraża, mierzi, ale i buduje. Takie książki pokazują brud i podłość, ale też wielkość i wspaniałość, czyli solidarność narodową.
ale tak trzeba, to historyczna solidarność w akcji, z tego będą owoce. Czy rzeczywiście nawet w kontekście tej polityki historycznej, o której mówiliśmy, no Polska dobrze wykorzystuje dziedzictwo solidarności, zarówno wewnątrz, do budowania jakiegoś patriotyzmu, wspólnotowości Polaków i na zewnątrz właśnie to jakby takiego, tego są soft power w relacjach z innymi państwami. No tak, jest tu kłopot. Solidarność jest to skomplikowane zjawisko społeczne. Podszyte patriotyzmem, czyli na Zachodzie to się mówi w Ameryce, nacjonalizmem, co jest neutralnym sposobem określenia patriotyzmu w Stanach, oraz religią katolicką, plus zwykłymi ludźmi. To jest kłopot, bo konkurencja jest taka, że mur berliński się obalił. Mur berliński można pokazać 45 sekund, a skomplikowaną twarz i charakter Solidarności nie można tak ukazać. Więc już od samego początku dzieła inżynier by dostrzegł, że bardzo trudno jest w jakiś sposób zapakować ten niezwykle skomplikowany fenomen i geniusz Solidarności i sprzedać na zewnątrz. Po pierwsze, Polacy nie potrafią sprzedać to sobie samym. Solidarność w tej chwili to obciach, wstyd, zgredzi. Ale to jest manipulacyjne działanie przeciwko nam. Znaczy, ja tylko mówię, jak jest, a nie jak powinno być. A trzeba znaleźć sposób, żeby po pierwsze sprzedać solidaryzm narodowy Polakom. A to się wiąże ze sprzedaniem historii Polaków. Historia musi nas informować, abyśmy mogli iść dzielnie naprzód do celu strategicznego. Bo przecież z historii wyciągamy lekcje i z historii wyciągamy postawy, które powinny nas inspirować. I wszyscy mówią, a jak tutaj gdzieś pojechaliśmy się i się ktoś skarżył w jakimś klubie, zda się w Szczecinie, jak tu zainspirować młodych? A mnie, niech pan przestanie być nudny. Wszystko to jest nudne jak flaki z olejem. Trzeba wziąć małolatów, którzy, dziewczyny, chłopaków, którzy się pasjonują Solidarnością, ale to nie wiecie państwo. Znają się też na nowych technologiach, o których państwo nie macie pojęcia. Ja też nie. Moja córka, która gdzieś tam pełza, pewnie zna się lepiej na Twitter i wali mi w komputer mimo że 3 lata, niż ja to potrafię zrobić. I oni tą samą historię opowiedzą w zupełnie innej formie, którą może ta forma państwa zdenerwować, ale co z tego? Duch zostanie przekazany i o to chodzi. A jak będzie biadolenie, to jest jeszcze jedna rzecz, którą ciągle słyszę, i ciągle słyszę, że nic nie można zrobić, nie? To co tu tutaj robimy? Spalić to wszystko i się wyprowadzić. To nie jest najlepiej. I zaorać. Po prostu trzeba znajdować nowe formuły i trzeba inspirować następne pokolenia. Ale również jednocześnie trzeba budować pomnik Solidarności w sposób taki, że mówi się prawdę. Tak jak słowa. Kłopoty są? O tak. Mógłbym coś trochę o kłopotach państwu powiedzieć też. Ale człowiek, który pracuje, znaczy historyk, który pracuje, nie powinien zwracać uwagę na nic, bo to są zapasy z sobą samym, a nie zapasy z państwem. Dopiero jak się zanalizuje, dopiero jak się zbierze, zanalizuje sprawy i zakomunikuje się je sobie samemu i ustawi się, dopiero wtedy trzeba myśleć, w jaki sposób opowiedzieć to, aby dotarło. Są rozmaite sposoby, żeby to zrobić, ale to już jest forma znowu. Ale przede wszystkim trzeba uderzyć w archiwa. Pamiętać trzeba, że tak jak w Ameryce nie było głosu polskiego, Polska była w klatce, w niewoli, tak też tutaj nie było polskiego głosu 50 lat. Wszyscy mieli opinię. Pamiętacie państwo jeszcze 50 lat temu, wszyscy, znaczy 20 lat temu, po 89, wszyscy mieli opinię o Narodowych Siłach Zbrojnych. A ja byłem jedyną osobą jako tak zwany historyk z Ameryki, amerykański na stypendium tutaj, który był w archiwach. Jak można mieć opinię o czymś, czego się nie badało?
ja nie mówię o zwykłych ludziach, którzy byli nasiąknięci propagandą komunistyczną, ale mówię o tak zwanym profesorze. Oni mówili moczarem, tylko w mniej chamski sposób, bo inaczej nie potrafili. Jednym z największych przeciwników badań, czy też proponowania alternatywnej opinii na temat Narodowych Sił Zbrojnych, opinii takiej, która była umocowana w źródłach archiwalnych, był profesor Wieczorkiewicz. I to samo dotyczyło naszych badań na temat komunistycznego podziemia. Profesor Wieczorkiewicz spędził jakieś 7 lat, do bodajże 1997 roku, bardzo obrażony na to wszystko, bo on myślał, że on już wie. Bo tak mu powiedział kiedyś Moczar, Gierek czy Gomułka i już się przyzwyczaił. Więc był bardzo zły jako historyk, że ktoś mu burzy właściwie fundamenty. A potem wziął te prace, które myśmy produkowali do ręki, przeczytał, powiedział: o mój Boże, ja nigdy o tym nie słyszałem. Podstawą, przynajmniej pracy historyka, jest to, że jeśli wstaje rano, patrzy się w lustro i mówi się: cześć, jestem głupi, to znaczy, że się mogę czegoś nauczyć. Szczególnie jeżeli wychodzi się z totalizmu. Po prostu 50 lat kłamstw. I Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów samoświadomości. Jednym z najbardziej zaawansowanych krajów. To, co się dzieje w postsowiecji, gdzie indziej, w bloku i gdzie indziej, to się w głowie nie mieści, jak oni mają wszystko pomieszane. Tutaj w Polsce był największy opór i największa walka o wolność. Proszę sobie wyobrazić, jak źle jest gdzie indziej, gdzie trzeba dosłownie wszystko odkręcać. Z zupy rybnej robimy akwarium w Polsce. To proszę sobie wyobrazić, co jest tam. Tu już nie ma zupy. Tam nie ma niczego. Po prostu wybuchła moralna bomba wodorowa. I nie wiedzą nic, co pozbierać. Byłem w Smoleńsku z rozmaitych powodów i między innymi pojechałem na cmentarz do Katynia. Zawiózł mnie młody chłopak na łebka i pyta się: co to jest krzyż prawosławny? Też ja mówię: no bo niektórzy polscy oficerowie byli prawosławni, inni byli ewangelicy, jeszcze inni byli muzułmanie, jeszcze inni byli Żydzi, oprócz katolików. Ten był bardzo zdziwiony. A obok też stał przy tym cmentarzu polskim niedaleko też inny wielki stał krzyż prawosławny. I on się mnie pyta: a dlaczego to? A ja mówię: wiesz, bo tutaj Niemcy rozstrzelali Rosjan trochę po zdobyciu Smoleńska. Trochę, no, kilkanaście tysięcy, może kilkadziesiąt, ale trochę. A on mówi: no to znaczy więcej niż Polaków w Katyniu? Ja mówię: tak, ale ten krzyż tutaj stoi, bowiem Putin chciał pokryć inną zbrodnię. Tutaj przynajmniej ćwierć miliona ludzi leży wymordowanych w latach 30. A on mówi: ja to. Ja mówię: tak, Smoleńsku. A on: to dlaczego on nam o tym nie mówi? A on mówi: bo pan myślącą. I to mówi: niemożliwe. Jedziemy do księgarni, na pewno musi być jakaś książka. On mówi: nie ma. Od Odessy jeżdżę do Talina, nie ma mikrohistorii. Prawda? Powiaty, wiosek, miast. Nie ma tego. Jak to nie ma? To przecież my musimy o tym wiedzieć. No musicie. Ale nie ma. To pojechaliśmy nie dość do księgarni, gdzie nic nie było, tak jak przewidziałem. Były książki na temat, jak byłem bossami Stalina. Prawda? Co się działo w Politbiurze i na Kremlu. I nic więcej. Mikrohistorii nie ma. Nie ma Anna Solidarność, bo to by była nieważna osoba zupełnie. Nie ma czegoś takiego. Jest Stalin, jest Politbiuro. Pojechałem, a on jeszcze się tak zawziął, że jeszcze pojechaliśmy do biblioteki miejskiej, gdzie udowodnił sobie dobitnie, że nie ma. A on mówi: no to mnie ciekawi. Potem mnie zawiózł do tego, co on powiedział, że to jest polski kościół. To znaczy katolicy, który Polacy wybudowali w czarnych czasach caryzmu w 809, a Sowieci zamienili na archiwum miejskie i obok jest przybudówka, w tej przybudówce Polacy chodzą do kościoła, którzy nie znają polskiego. Kobiety i garstka mężczyzn. Mówią sobie, że są Polacy. To są kłopoty. Na żydomierszczyźnie mówiono mi o tym, że ich rodzice bili, żeby nie mówili po polsku, bo NKWD podsłuchuje do mamy. W Wejszyszkach teraz byłem,
Mówię o wyzwaniach, które Państwo macie, są maluśkie tutaj. W Wyszyszkach byłem i jeden człowiek podchodzi do mnie po moim wykładzie o ich własnym mieście i mówi tak. Znalazłem w Pana książce nazwisko mojego sąsiada, poszedłem do jego wnuczki spytać się, że on był w Armii Krajowej, a wnuczka mu mówi tak, nie, mój dziadek był bandytą. I potem się przyznała, że ojciec bił dzieci, bił ją i jej siostrę, żeby dziewczynki mówiły, że dziadek jest bandytą. Zajęło jej to miesiąc, roku pańskiego 2012. I Państwo wy mówicie mi, tutaj prawie na każdym spotkaniu znajduje się grupa, która mówi, nic się nie da zrobić. O czym tu mowa? A tam utrzymali polskość w jakiejś tam na Żytomierszczyźnie, w Kazachstanie i wiedzą, kim są, mimo tego wszystkiego, a tutaj jest degrengolada. No tam oczywiście są kłopoty te postsowieckie, jest to po prostu stajnia Angijasza. Tutaj wystarczy, żeby zaszczepić ducha, tylko odradzam przedwczesnej mobilizacji ludzi. Tutaj trzeba, tak jak powiedziałem, składka na stypendium. Dzieci do Ameryki. Wykształcić, wracać i dawać w zęby. Pan profesor płynnie przyszedł do tematu, o którym chciałem zahaczyć, czyli właśnie tego obszaru byłego bloku wschodniego, który pan bada, jako sowietolog. Tutaj na przykład jest taki rozdział poświęcony temu obszarowi tytułowany Intermarium czy postsowieca. I właśnie chciałem spytać, jakby to, który termin obecnie jest bliższy prawdzie? Czy to jest Intermarium, czy postsowieca? I jak Polska powinna reagować, jeśli zakładamy, że Rosja podwoje swoją strefę wpływów? Mam tu mieć na przykład zapowiedzi umieszczenia rakiet w obwodzie kaliningradzkim. Jak Polska powinna reagować na takie działania Rosji? Okej, okay. To są dwa pytania. Reagować należy, właściwie nie trzeba reagować, trzeba być po pierwsze przygotowanym, trzeba robić swoje. Najlepszą bronią jest atak. Nie trzeba na nic czekać. Natomiast jeżeli rzeczywiście istnieje zagrożenie, to trzeba w sposób niehistoryczny, niehisteryczny takiemu zagrożeniu się przeciwstawić. Jeżeli Sowieci, postsowieci stawiają rakiety S-400, to trzeba podjechać jakimiś rakietami polskimi, obstawić granice i robić manewry, tak jak robią oni. Ja wiem, czy Państwo wiecie, tam rutynowo w tej chwili garnizon, tak zwane siły szybkiego reagowania w Petersburgu, jest 4 razy większy niż cała armia estońska. Posterunki Straży Granicznej i garnizony zostały podwojone na granicy z Estonią i to jest 5 razy większe niż armia estońska. Moskwa cały czas robi jakieś manewry. Ostatnio były manewry wyzwalania Kaliningradu od inwazji NATO. I oczywiście manewry polegały na symulowaniu zajęcia państw bałtyckich. No to Polska powinna robić manewry zajmowania Moskwy w ramach NATO i jakieś tak odbijania. Pomoc Moskwie w wypadku inwazji chińskiej. Ja nie mówię, że mają to być manewry czołgami, tylko po prostu ogłaszać, że sztab polski w ramach NATO i sojuszniczych, bo ma serce na dłoni, nie chce, żeby Rosjanie padli przed Chińczykami, więc pomaga. Jak ci się chcą bawić, to się można bawić, bo też trzeba wiedzieć, gdzie robić eskalację, a gdzie nie. Na przykład, jeżeli Państwo się zgadzacie na tarczę, nieważne, czy Ameryka chce pomóc, bo nie chce pomóc, ma Polskę w nosie, ale Państwo myślicie, o, przyjdzie tarcza, to już nam coś pomoże. Nie. Jeżeli to byłby pierwszy krok do tego, żeby Polska uzyskała, powiedzmy, 3 dywizje amerykańskie plus rodziny, potykacze w tym, w Koszalińskim, Rzeszowskim i Białostockim, no to można by się zgodzić na tarczę. Ale jeżeli to był pusty gest Stanów Zjednoczonych, to tylko rozsierdzi Moskwę i nic z tego nie ma. Zasada jest taka. Nikt nie obroni Polski, dopóki Polacy sami nie będą się chcieli bronić. I oprócz tego, że należy próbować rozmaitych kombinacji i sojuszy obronnych, cokolwiek da Polsce bezpieczność i żeby nie było znowu paktu Ribbentrop-Mołotow, to trzeba jeszcze samemu zadbać o obronność, a to znaczy polska broń nuklearna, polska broń chemiczna, polska broń biologiczna.
Polacy muszą sami być gotowi do tego, że jak ktoś tutaj najazd zrobi, to dowalają. Ale czym? Jak my wojska nawet nie mamy. No, bronią nuklearną, już powiedziałem. Nie posiadamy również. Ale dobrze, a czy nie chciałaby pani mieć? U siebie w domu, w ogródku? Jeżeli woli pani w ogródku, to się nazywa obrona terytorialna. Bo w obecnym stanie tego, kto rządzi Polską, niestety są to mrzonki. Znaczy, zakłada pani, że na następne 1000 lat będzie panować nad panią Donald Tusk? Nie, ale za 1000 lat to ja już nie będę żyła. Chciałabym, żeby moje dzieci żyły w normalnym kraju. Proszę panią, chińska doktryna wojenna, strategiczna ma plan minimum, to jest 100 lat. To się nazywa Grand Strategy. Wiadolenie nie służy niczemu. Jeżeli chce pani mieć coś w ogródku, to ja nie jestem zwolennikiem broni nuklearnej w ogródku, ale rozumiem, że chciałaby pani zrobić lobby, żeby była obrona terytorialna. Bardzo świetnie. W oparciu na szwajcarski model. Dam pani przykład. Rakieta Stinger, 25 tysięcy dolarów. Helikopter Łania, czyli MiG-21, 100 milionów dolarów. Czyli, jeżeli będzie obrona terytorialna i to jest pierwsza rzecz, którą państwo już możecie w tej chwili zacząć robić. Posiadanie broni przez każdego Polaka, który i Polkę, którą to chce mieć. Od tego się zaczyna. Bardzo łatwe. A potem dojdziemy do broni nuklearnej. Ja mam scyzory. Świetnie. Jeżeli panu wystarczy scyzory, to wspaniale. U mnie we wiosce, dopóki nie miałem córkę, byłem uznawany za homoseksualistę, bowiem mam Smith & Wesson MMP40, to jest taka kaliber 40 pistolet. Natomiast moi sąsiedzi mają armaty i karabiny, które sobie na maszynowe przerabiali, w związku z tym ja jestem mięczakiem. U mnie we wiosce nie ma pedofilów. Chyba zjedliśmy ostatniego z 7 lat temu. U mnie we wiosce się właśnie nie zamyka drzwi. Gdy siedziałem sobie w University of Chicago przy Szkole Prawa, wykładał tam taki profesor, który się nazywa John Lott. L-O-T-T. L-O-T-T. I on napisał taką książkę. More Guns, Less Crime. Jego badania socjologiczne i statystyczne wykazały, że im więcej jest broni w narodzie, tym mniej jest zbrodni popełnionych. Bowiem bandziory się boją pójść, gdzie nawet myślą, że ktoś się może obronić. Boją się. Bandziory się boją. Idą tam, szczególnie działają w tych stanach i w tych miejscach, gdzie jest zakaz posiadania broni, albo są wielkie ograniczenia. Jest coś bardzo, proszę sobie wyobrazić, że moi koledzy, przyjaciele, którzy nie są na służbie, a przyjeżdżają do Nowego Jorku, muszą iść na komendę policji i zdać broń. To ich bardzo denerwuje. To są oficerowie FBI czy CIA, którzy są przyzwyczajeni do tego, że chodzą z bronią. Również oficerowie wojska. W Nowym Jorku nie można, w związku z tym tylko bandziory mają broń. Jak jest zakaz broni, to tylko bandziory mają broń. I walą w państwo, bez broni. Się bardzo cieszą ze wszystkich tych liberalnych przesądów, że broni nie można mieć. Czyli rozumiecie państwo, ja mówię o sprawach szczytowych, jak broń nuklearna, a państwo jeszcze nawet nie zaczęli u samego dołu działać, żeby się uzbroić? No to jak wy chcecie się przeciwstawić komukolwiek, łącznie z własnymi bandziorami tutaj w Polsce? Czyli tyle jest do roboty do zrobienia, ale wszystko się zaczyna od jednostki. Samo uświadomienie, co potrzeba. I tak, w ogródku cokolwiek pani chce mieć. Snajperkę? Fajnie. Saperkę też, cokolwiek. Mam szablę. Teraz, jeśli państwo pozwolą, na chwilę dam głos doktorowi Skarbnikowi, Sławomirowi Szczęskowiczowi. Sław, miałem właściwie takie pytanie. Ty napisałeś we wprowadzeniu, oprócz trochę takich czytek, to przecież Kodakiewicz wspólnie z Leszkiem Żebrowskim i Piotrem Gontarczykiem zainicjował pierwsze niezależne, wolne zarówno od perelowskiego fałszu, jak i postkomunistycznej poprawności politycznej Szkoły Historycznej III RP badania nad naturą i praktyką ruchu bolszewickiego w Polsce. Był także pierwszym polskim badaczem, który polemicznie wobec historiografii okresu PRL i III RP opisywał relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Gdybyś to mógł doprecyzować i powiedzieć, na czym polegało to nowatorstwo i zamiast właśnie badanie naszego gościa. No cóż,
Szanowni Państwo, mogę słuchać? Słabo słychać, słabo bliżej. Mogę powiedzieć, że... Może trzeba go włączyć. Włączyć, tak. Trochę techniki się pogubiłem. No, my jesteśmy od tego, nie cóż powiedzieć na tak zadane pytanie? No, to jest temat rzeka. Mogę powiedzieć w ten sposób. Marek Chodakiewicz jest historykiem, który inspirował wielu innych historyków, młodszych, no, w tym oczywiście również mnie. Kiedy go jeszcze nie znałem i czytałem jego pracę z lat 90., to myślałem sobie, Boże, ja nigdy taki nie będę, ile on przeczytał. Patrzyłem na te przypisy, na bibliografię, w jakich archiwach on nie był, ale sobie pomyślałem po prostu, że chciałbym być po prostu wolnym człowiekiem, chciałbym być wolnym badaczem, który podejmie się prowadzenia jakichś badań naukowych no nieco pod prąd. Oczywiście to nie była idea fix, będę pisał pod prąd, ale jakby to wszystko, co zastałem, to znaczy to wszystko, czym się interesowałem. Na początku to były sprawy związane z Polonią amerykańską, polską emigracją na kontynencie europejskim, wychodźcem wojennym, ale też historią II wojny i międzywojny. To był ten jakby krąg tematyczny, którym ja się pierwotnie interesowałem. Zauważyłem, że po prostu ta historiografia zastana, post-PRL-owska, ale ta rodząca się jakby w wolnej Polsce, studiowałem w latach 92-97 na Uniwersytecie Gdańskim, że to po prostu można określić mianem historiografii post-PRL-owskiej. To znaczy ona oczywiście wprowadziła pewne korekty do tego sfałszowanego obrazu okresu PRL-u właśnie na przykład na temat międzywojnia czy polskiego wychodźstwa, czyli całego polskiego wysiłku polityczno-wojennego, zbrojnego okresu II wojny światowej czy Polonii amerykańskiej po wojnie. Ale zasadniczo jest to w dalszym ciągu tematyka fałszowana. No i Marek był inspirujący w tym sensie, że po prostu właśnie zajął się jakby tematem najtrudniejszym. Wziął od razu byka za rogi, wziął Narodowe Siły Zbrojne, o których my wszyscy, łącznie ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, już słyszeli zawsze, że to no jakaś odmiana polskich faszystów, którzy po prostu z nożami w zębach ganiali, a tam jakiś, nie powiem, bo to znana dzisiaj postać w Trójmieście, wtedy adiunkt właśnie, ja już nałykałem się trochę literatury Marka w tamtym czasie, bo ja przeczytałem jego książkę o Zubie Zdanowiczu i była jakaś polemika na zajęciach, a ten adiunkt, obecnie profesor, ten mówi do mnie, a dlaczego NSZ nie robił nic, żeby wysadzać transporty, czy tam uszkodzić tory kolejowe, kiedy Żydów wieziono do Treblinki, czy Auschwitz. Były tego typu właśnie argumenty. Za wszelką cenę jakby broniono tej linii z ochydzania Narodowych Sił Zbrojnych, którą wypracowano w okresie PRL-u. A później, no, mimo jakichś korekt, jakby utrzymywano w III Rzeczpospolitej. I oczywiście ja nie chciałem być historykiem polskiego podziemia, nie chciałem jakby iść w ten nurt, którym zajmował się Marek Chodakiewicz, ale to było dla mnie inspirujące jakby na różnych innych obszarach historycznego, badawczego zainteresowania. Jak kolega Adam zacytował właśnie te pierwsze, te moje słowa ze wstępu, kiedy ja mówię o tych pierwszych badaniach dotyczących natury, istoty ruchu komunistycznego w Polsce, to było dla mnie, proszę Państwa, najbardziej inspirujące. W tych badaniach, które sam prowadził Marek, albo inspirował innych historyków, z którymi ja się później skolegowałem, z niektórymi się zaprzyjaźniłem, jak na przykład Piotr Gontarczyk. To były, można powiedzieć, że tego nie napisałem, trochę nie wypadało, żeby to tłumaczyć, że w jakimś sensie to są wszystko dzieci Marka Chodakiewicza, nawet jak są starsi od niego, jak Leszek Żebrowski, nie wiem, mógłbym tu wymieniać Wojciecha Muszyńskiego, Michała Wołejkę, Piotra Gontarczyka, no,
tak, Mariusza Brechta, Sebastiana Bojewskiego, no całe takie środowisko bardzo znaczących dzisiaj historyków z jakimś sporym dorobkiem, ale on ich wszystkich po prostu właśnie zainspirował. I to jest, dla mnie to jest, przyznam się Państwu, jakiś fenomen, bo to jest w końcu człowiek, nie wiem, San Francisco, Waszyngtonu, Chicago, czy Nowego Jorku, nie wiem jak go określić, bo wszędzie tam żył, mieszkał, pracował, który po prostu jakby tam z daleka inspirował tych młodych ludzi wówczas w Polsce, jakby tłumacząc, jakby tak zawsze Marka zapamiętałem, tak tam pierwsze nasze rozmowy czy wymianę korespondencji, to się zresztą przewijało w dzisiejszych wypowiedziach Marka do Państwa, czyli że wolność jest w nas. Kiedyś Jan Pospieszalski zrobił taki piękny cykl, w którym zresztą Staszek Fudakowski obecny na sali występował, bardzo piękny, nazwany właśnie w ten sposób, wolność jest w nas. Znaczy wszystko się zaczyna tak naprawdę w naszych głowach. I to jest to coś, co Marek po prostu nam z tej dalekiej Ameryki rzeczywiście przez lata sączył i sączył do głów. I to wydaje mi się po prostu najbardziej inspirujące. I w jakimś sensie, ja nie byłem może w tamtym czasie dzieckiem Marka, ale w jakimś sensie również jestem jego dzieckiem. Chociaż, jak mówię, po prostu działałem na zupełnie innych obszarach badawczych. Ale sprowadzałeś mnie ciemnowi. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Jeszcze jedno przeczytają we wstępie. Zachęcałem oczywiście. Jeszcze jedno pytanie do Sławka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ja w tekstach pana profesora, wszystkim w tym, co o nas mówi, także dzisiaj, zauważam pewne podobieństwo do idei, którą od jakiegoś czasu, kilku miesięcy głosi, czy fosuje profesor Zybertowicz. To się między innymi zawiera w tym bardzo popularnym, ale też wydaje mi się bardzo trafnym kreśle archipelagów polskości, jego takiego programu dla Polaków, którzy dla ludzi, którzy się patriotami i życzą Polsce dobrze. Czy ty się z tym zgodzisz, że to jest dobry program? Tak, może na poziomie ogólnym. Tak, ja się z tym jak najbardziej utożsamiam, ale jest jeszcze inny element, który łączy tą koncepcję archipelagu polskości, w której musimy jako polscy patrioci uwzględniać, jest bardzo ważne, jakby to powiedzieć, wrażliwość różnych ludzi, którzy żyją razem z nami nad Wisłą. Są ludzie, którzy nie są katolikami, są ludzie, którzy są katolikami, którzy są bardziej konserwatywnymi katolikami, są ludzie, którzy mają na tematy, że tak powiem, różne, obyczajowe, historyczne, jakieś inne zdanie, czy inaczej rozkładają, prawda, akcenty. Są tacy, którzy uważają, że w Polsce musi być ordynacja jednomandatowa, czy też Polska po prostu będzie naprawdę niepodległa, ale są tacy, którzy uważają, że to jest szkodliwe dla Polski. Ale my musimy w tym archipelagu jakby uwzględnić te różne wrażliwości. Oczywiście archipelag to nie jest worek, w którym wszyscy się mogą znaleźć. Od Chodakiewicza przez Zybertowicza, Jarosława Kaczyńskiego, Sławomira Petelickiego i nie wiem kogo tam jeszcze, po prostu Jarosława Gowina, prawda? Ale to co? Tak, i profesora Wiatra, tak? Albo Leszka Millera, który też czasami mówi interesujące rzeczy, jakby które jakby pasują do pewnego programu patriotycznego, zwłaszcza wtedy, kiedy jest w jakimś konflikcie z Donaldem. Oczywiście to wszystko należy w polityce wykorzystywać, tak? Ale to, co Zybertowicz nazywa też konturami archipelagu, on określił pewne granice po prostu, jak ten archipelag powinien być definiowany. I tam między innymi pojawia się taki punkt, który dotyczy tego, że mogę być dobrym patriotą, nie będąc rzymskim katolikiem, ale muszę uznać, że Kościół katolicki jest bardzo ważnym elementem, a może nawet najważniejszym po prostu elementem polskiej kultury, tożsamości, historii itd., itd. I to mi się wydaje po prostu bardzo ważne, ale Marek uczył nas, historyków, od lat 90. jeszcze jednej rzeczy, na którą również uczula Andrzej Zybertowicz od wielu lat, ale no najbardziej intensywnie pewnie po Smoleńsku po 2010 roku, to znaczy profesjonalizacji, że nasza działalność musi mieć wszelkie znamiona, charakter profesjonalny. Nie możemy nic zrobić po łebkach. Mhm. Dlatego te nasze książki może są, nasze mówię historyków, trochę za grube, bo my staramy się jakby w odróżnieniu od tych wielkich
polskich historyków, którzy wyrośli właśnie w PRL-u, po prostu z tej szkoły komunistycznej, często jeszcze ocierającej się o ten duch stalinizmu, jak na przykład profesor Marcin Kula, który kiedyś rzucił hasło "Nie wycierajmy spodni w archiwach". To Marek zawsze mówił, właśnie wycierajmy spodnie w archiwach, po prostu niech te nasze dżinsy po prostu będą białe od tego siedzenia w archiwum aktowych albo tu w archiwum państwowym. Bo my musimy wszystko rzetelnie po prostu przedstawić. Nie tylko dlatego, co z kolei akcentuje Piotr Gontarczyk, żeby nas nie złapali na żadnym błędzie, ale dlatego, że to ma być po prostu tak. No, kiedyś mi podpowiada, bo kiedyś rzeczywiście też mówił o tym publicznie, chyba napisał nawet artykuł, czy to było w jakimś wywiadzie, dlaczego pan taki jest, dlaczego pan się zajmuje polską historią. I on powiedział, bo jestem ciekawy przeszłości. I to też wydaje mi się bardzo ważne, że jestem tak ciekawy przeszłości, że po prostu nie boję się tych archiwów i nie boję się po prostu tych spodni, które wytrę w tych archiwach, dlatego no, cały czas właśnie tam szukam i jak taki mrówkojad, jak to kiedyś też Marek napisał, powiedział. Nie, ty żeś to napisał kiedyś. Tego nie chciałem powiedzieć. Ale rzeczywiście jest coś po prostu z mrówkojada w tej pracy i to się wydaje po prostu bardzo, bardzo ważne, bo te nasze ustalenia rzeczywiście jakby obalają po prostu całkowicie ten dorobek tej pseudohistoriografii postpererowskiej. I tak sobie też myślę, myśląc w kategoriach tej wielkiej strategii, o której mówił Marek, że kiedyś mi to Zybertowicz zresztą powiedział, to nie oryginalne, nie moje, no że wiesz, że jak kiedyś po prostu już ciebie nie będzie, a te twoje grube książki tam o Borku, o Annie Walentynowicz, ktoś w tej bibliotece Polskiej Akademii Nauk za 100 lat po prostu sięgnie po to i zobaczy po prostu, że byli tacy wielcy Polacy. Tacy po prostu Polacy, którzy jakby nie mieli jakby naturalnych właściwości, potencjału po prostu intelektualnego i tak dalej, który ich no w jakimś sensie przeznaczył do takiej wielkiej roli, a mimo tego po prostu taką rolę odegrali właśnie, jak Anna Walentynowicz, to że to jakoś tych ludzi po prostu, tych Polaków za kilka pokoleń zainspiruje do działalności, nie tylko, że oni będą ciekawi tego, jak było, ale że to wpłynie jakoś po prostu na ich tożsamość w tym czasie, kiedy oni się będą z tym zapoznawali. Kiedyś Zybertowicz powiedział, dla 10, którzy to przeczytają, warto to robić, to co robić. Właśnie, bo nie chodzi o to po prostu, nie chodzi o takie myślenie, co będzie z nami, jeśli Tusk będzie jeszcze 4 lata. Niech będzie 4 lata, nie będzie. Po prostu jeszcze 8, 10, niech będzie. My po prostu musimy jakby codziennie, to też profesor Legutko świetnie ujął w eseju o duszy polskiej, jakby na co dzień rekonstruować swoją Polskę. Musimy ją po prostu odkrywać, ale właśnie zauważcie Państwo, ten akcent jest po prostu położony na tą indywidualną pracę, na indywidualny wysiłek. I to mówił zawsze od lat 90. Marek, jak pamiętam. To mówi dzisiaj Zybertowicz, to mówi Legutko. Za mało mówią o tym politycy i tego obozu patriotycznego, bo my po prostu jakby Polski nie odzyskamy, jak nie będziemy pracowali nad sobą i nad własnymi rodzinami. To co zawsze Zybertowicz na takich spotkaniach mówi, Państwo jesteście tacy po prostu pesymistycznie nastawieni, przychodzicie tu na te spotkanie z defetyzmem. A kto z Państwa przyprowadził swoją córkę albo swojego syna, albo wnuczkę, prawda? I potem jest cisza na sali, ludzie rozglądają, no, i wtedy Zybertowicz mówi, to znaczy, że Państwo nie potraficie, że Wy jakby nie chcecie po prostu Polski zmieniać, bo Wy nie macie, albo stosujecie bardzo złe metody, nie macie umiejętności do tego, żeby po prostu tą Polskę wyrwać z tego letargu, pracując nawet we własnym kręgu rodzinnym, a co dopiero mówić o postulatach, które zgłaszacie po prostu publicznie na tego typu spotkaniach. Tak? I to jest moim zdaniem bardzo ważne, to się zaczęło właśnie dla mnie w jakimś sensie od Marka, od tych jego tekstów z lat 90., które jak mówię, były dla mnie bardzo inspirujące. Myśmy się chyba poznali w ogóle bardzo późno, w 2000 latach. Osobiście, tak. Pamiętam, zadzwonił do mnie, jak byłem w Nowym Jorku, kiedyś odebrałem telefon i dzień dobry, mówi Marek. Przepraszam, że tak trzeszczy, bo wchodzę do jakiegoś mieszkania, on był w Waszyngtonie wtedy i tak się to zaczęło, ale to jest po prostu bardzo ważne. Archipelag polskości, ale oparty na
takim profesjonalizmie, na ciężkiej pracy, na samodyscyplinie. No inaczej po prostu, że tak powiem, zginiemy i te wszystkie problemy cywilizacyjne, o których Marek mówił. Ja muszę Państwu powiedzieć na przykład, że dla mnie spotkanie z Ameryką w roku 95, jak byłem studentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, to był absolutny szok. Znaczy ja w Ameryce po prostu jakby odżyłem, tak, bo ja spotkałem w Ameryce konserwatyzm, którego już w Polsce nie widziałem. I znalazłem go w Nowym Jorku, czyli w takim Babilonie współczesnym, gdzieś tam blisko ONZ-u po prostu. Spotkałem parafię świętej Agnieszki, po prostu konserwatywnych katolików, gdzie oni nagle zobaczyli jakieś wielkie księgarnie, fantastyczne książki, po prostu wykłady, zorganizowani, prawda? Wielodzietne rodziny, świetne samochody, dobrze ubrani. No, no to wszystko po prostu robiło na mnie bardzo duże takie wrażenie i marzyłem o tym, żeby po prostu w Polsce tak też było i w jakimś sensie to się w Polsce zaczęło. I wydaje mi się jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym Państwu powiedzieć, proszę, że tak długo mówię. Kiedyś Jacek Karnowski powiedział mi, że wiesz, Sławek, to się wrócił z Ameryki i mówi, wiesz, tylko w Stanach Zjednoczonych i w Polsce toczy się jeszcze bój cywilizacyjny o rodzinę. I że tak jak oni mają jeszcze szansę, wiesz, na samochodach, że są jakieś nalepki pro-life, prawda, właśnie, że oni bronią życia dzieci nienarodzonych, że to jest tak pół na pół, może jest 40%, może 30%, to tak jak u nas, że to jeszcze po prostu jakoś ludzi wierzy, że jeszcze jest szansa, że to nie jest jakby wszystko przegrane i że po prostu to jest paliwo, które po prostu jest jeszcze w narodzie i że trzeba jakby robić wszystko, żeby tą naszą bazę po prostu oddziaływania poszerzać. I w tym sensie po prostu no, wydaje mi się, to co mówi Marek o Ameryce jest ważne, bo to jest też jakby opowieść o tych doświadczeniach, które ci fajni ludzie w Ameryce, których jest po prostu masę, setki tysięcy fantastycznych ludzi, może miliony, mają te doświadczenia i oni przez to wszystko już przechodzą przez tą inżynierię społeczną od lat 60. od tego beznadziejnego Kennedy'ego po prostu i tych wszystkich historii późniejszych, legalizacji aborcji. U nich może w jakimś sensie też, powiem coś kontrowersyjnego, jest trudniej. Może niektórzy twierdzą, że to jest łatwiej, bo to jest jednak państwo nieunitarne. U nas można jakby jeszcze z pozycji rządu, jak się wygra wybory, właśnie trzeba coś zrobić, żeby poza te 30% tych, żeby wygrać. Wtedy można bardzo dużo zrobić. Można do konstytucji wpisać rzeczywiście konstytucyjną obronę życia nienarodzonych dzieci, tak? Ale to są jakby realne możliwości, które po prostu mamy, tak? I w Ameryce to jest niemożliwe. W Ameryce to jest niemożliwe, bo tam jest jakby walka się toczy już na poziomie poszczególnych stanów, tak? Bo to jest państwo federalne. Oczywiście prezydent coś może, ale nie może wszystkiego. Dziękuję. Było kilka wątków, że panie ministrze, wszystkie adwokaty. Chciałem powiedzieć kilka słów o tych grubych tomach. To nie jest tak, że to będzie tylko gdzieś tam siedziało sobie w archiwach czy w Bibliotece Narodowej. I za 100 lat będziemy się na to patrzyli jak na tomy Oskara Paleckiego, który tutaj w ogóle nie funkcjonuje w Polsce. Też mieszkał pod Nowym Jorkiem, tak? Wielki polski. Pamiętam profesora Świaniewicza, który zmarł w 1983. Się poznaliśmy, to dał mi swój bilet wizytowy i na tym bilecie był napisany jego adres w Wilnie, a po drugiej stronie był tymczasowy adres i jego kalifornijski adres. Także dinozaury były wspaniałe i trzeba przypominać, ich prace inspirują. No to czytałem to, co oni zostawili po sobie naturalnie, ale to jest poziom ezoteryczny. To, co my piszemy w większości, są straszliwe nudy. Rzeczywiście tak, grube tomy, że przechodząc przy naszej biblioteczce można zasnąć. Ja się zgadzam, ale niestety. Tak wygląda. Bardzo się cieszę, że pani się podoba. Natomiast dla większości zainteresowanych historii jest to zbyt ezoteryczne. Jest to tak ciężka lektura, bowiem zarówno Sławek, jak i cała reszta naszego środowiska przedstawia to, co się nazywa zmiana paradygmatu. Czyli wszystko się nie zgadza. Nie tylko jakieś tam szczegóły, ale my kreślimy inne ramy, odwracamy wszystko do góry nogami, odkłamujemy sprawy, które są zakodowane
państwu, wbrew państwa woli, przez 50 lat propagandy komunistycznej. I to boli, boli. Dostałem właśnie, byłem gdzieś tam w jakimś liceum, gimnazjum katolickim, żeby blędzić o czymś dzieciom w Warszawie. I dostałem w prezencie tam od Marcina Wolskiego jego produkcję. W jednym tomie się wpisał tak. Dziękuję z podziękowaniami, wierny czytelnik. O co chodzi? No te tomy nasze o komunie NSZ przeczytał. Jak przeczytał, to napisał książkę. Nasze rzeczy to się sprzedadzą w 500 egzemplarzach, 700, no to nudne jest. Suche, naukowe. A ten sprzedał 150 tysięcy egzemplarzy swojej opowieści, jak nasi trzaskali komunę w czasie wojny. I że komuna to banda. Rozumiecie państwo, czyli to, co Sławek napisze na najwyższym poziomie ezoterycznym z zastosowaniem ultrarygorów naukowych, co nie spowoduje dreszczy w nikim, osoba inteligentna, literat, który celebryta. Jest, nie wiem, czy jest troszeczkę, ale literat, osoba, która się para sztuką, literaturą piękną, poezją, przeczyta i stworzy dzieło, to dzieło zejdzie na inny poziom i zadziała dużo lepiej jako odtrutka, ale bez tej murzyńskiej pracy w kamieniołomach. Nie ma mowy, żeby Marcin Wolski opowiedział. Nie ma. Mieszkałem tutaj, urodziłem, nic. Jak to naprawdę tak było? Tak jak z profesorem Wieczorkiewiczem. Ludzie, którzy się przyzwyczają do zastanej rzeczywistości i ją biorą za swoją, mimo że się sprzeciwiają gwałtowi komuny na sobie. Stają się zakładnikami kalek propagandowych. To się nazywa właśnie syndrom sztokholmski. W Sztokholmie Bandzior zdobył bank i wziął jako zakładników obsługę banku i klientów. I się obsadził, tam 3 dni siedział i bronił się przed policją. Proszę sobie wyobrazić, on zgwałcił kilka kobiet, które się w nim zakochały i potem zeznawały w jego imieniu, podczas jego procesu. Wszyscy tutaj w klatce PRL do różnego stopnia są pod wpływem syndromu sztokholmskiego. I to boli. Prawda boli. Prawda wyzwala, ale jest, prawda jest karą. I to jest nasze zadanie. Po pierwsze, sami się uwolnić. Każdy uwolnić. A potem ci, którzy wiedzą, że Pan Bóg ich pobłogosławił bardziej niż innych, mają zadanie wziąć na siebie, w Gdańsku zrobić referendum, żeby można mieć. A już pani przyśle niedługo. Katalog. Niedługo. Katalog, a jeżeli pani sobie życzy, przyślę moje studentki. Mam taką jedną, ma dębuls, jak to się mówi po polskiej pani. Jak się nazywa? Tak, mini studniczka, jak jest po cywilu. Jedna specjalizacja to jest racjonalizacja baz wojskowych, żeby pracowały według modelu. Zapraszamy. Tak, bardzo zapraszamy. A druga specjalizacja są komputery, a trzecia specjalizacja strzelanie. Snajper, wariant, nie wiem. Jeżeli pani chce instruktorkę, można tu zaprosić wszystkich. Zapraszam. Ja nie wiem, czy ona by mogła własny sprzęt tutaj przywieźć. To jest jak mówiłem, jeszcze raz znać. W bagażu dyplomatycznym się da. Czyli na targi jakieś. Ona u nas w szkole nie studiuje dyplomacji, ale to już już są. Zanim oddam Państwu głos, jeszcze krótka prośba do Pana Profesora, żeby powiedział Pan kilka słów o swojej uczelni i co to jest jakiś w Waszyngtonie, bo myślę, że to zainspiruje też naszych słuchaczy do zadawania pytań. Jakbym powiedział, to bym musiał popełnić samobójstwo. To jest taki amerykański dowcip, że szpiegowie tak mówią, popełniają samobójstwo. O, przepraszam. To znaczy, że nie ma tu agentów. Straszne. Rzeczywiście, wolna zona. Jesteśmy jedyną tego typu uczelnią podyplomową na świecie. Zajmujemy się, kształcimy dyplomatów, specjalistów od obronności oraz oficerów wywiadu i kontrwywiadu. Nie bierzemy ani centa od podatnika. Utrzymujemy się sami, głównie z żebrania, a łożą na nas patrioci i konserwatyści rozmaici,
A to dlatego, że gdybyśmy przyjmowali pieniądze od podatnika, czyli tu się nazywają państwowe, a tak naprawdę są państwa pieniądze, to byśmy musieli się słuchać kolejnych nut politycznej poprawności, czy to w kongresie, czy to wychodzące z Białego Domu. A tego nie możemy zrobić, bowiem uczymy nasze dzieci rozmaitej sztuki, a wszystkie nasze dzieci są wolontariuszami. Na ochotnika zgłosili się, żeby podarować swoje życie w obronie wolności. Oni się potem znajdują bardzo często w bardzo dziwnych miejscach i no niestety, jeżeli by byli wykształceni w sposób tak zwany mainstream, czyli tak jak obowiązuje na uniwersytetach amerykańskich, to by ich kanibale zjedli. A my uczymy ich tak, że zaczyna się od Arystotelesa, świętego Augustyna, świętego Tomasza, potem jest geografia, strategia, potem ogólnie są stosunki międzynarodowe, kultury porównawcze, no i tak zwany tradecraft, czyli sztuczki z arsenału wywiadu i kontrwywiadu. Uczymy, jak rozróżniać propagandę, jak przeprowadzać rozmaite operacje, no i jak Polacy przychodzą do nas, to też im pomagamy. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań obu naszym dzisiejszym gościom. Proszę bardzo. Ja mam takie krótkie pytanie. Pan profesor jest tutaj specjalistą. Ten pan, który odbierał nagrodę w imieniu Karskiego, mógł zareagować i powinien zareagować, jeśli byłby patriotą i Polakiem, na słowa Obamy. Okej. Ja nie jestem specjalistą od duszy poszczególnych ludzi. Jeżeli ktoś jest godny, to rzeczywiście i reprezentuje pewien kraj, to rzeczywiście powinien stać i coś powiedzieć. Całą sprawę nagrała i odbierała nagrodę moja przyjaciółka Wanda Urbański, to jest profesora Urbańskiego córka. Ona też nie zareagowała, bo ją zamurowało. Tylko ona nie jest dyplomatką, dyplomatów nie ma prawa zamurować. Ona jest po prostu dziennikarką telewizyjną. Notabene załatwiła takie rzeczy dla Polski, jak książka Stanley Cloud, naciągnąłem ją zresztą, Stanley Cloud i Lynette Olsen, Nothing But Honor, o tych, jak to jest w Polsce, bo przecież przetłumaczone, o tych lotnikach z dywizjami 6-3. No, także dziewczyna ta, która to organizowała, jest bardzo w porządku, ją zamurowała. Nie, ona naciągnęła. Sprawa honoru, tak jest. To i Stanley Cloud i Lynette Olsen są jej przyjaciółmi i oni chcieli pisać o powstaniu warszawskim i Norman Davis powiedział, że pisze o powstaniu, to ja powiedziałem Wandzie, słuchaj, powiedz im, żeby napisać o czymś innym, a ona mówi o czym, ja nie wiem, o pilotach może. No. Będzie pani, no i ona jest ich przyjaciółmi i zainspirowała, ona bardzo jest, jej mama jest Amerykanką. Profesor Urbański był specjalistą od Ameryki Łacińskiej. Przedwojenny jeszcze, prawda? No i Wanda ją zamurowała, jak Obama to powiedział. Bardzo, a tam trzeba naturalnie udawać etykietę, ale dyplomata, który jest specjalistą i profesjonalistą, powinien był przynajmniej w jakiś uprzejmy sposób skorygować. Na przykład, rozumiem, że usłyszałem niemieckie obozy, bo wie pan, bo ja jestem dzieckiem Holokaustu i to mi tak leży na sercu. I Polacy nie uratowali. Wystarczyło tyle. Nie trzeba było nawet udać. Chodzi, że polskie media generalnie od tego dnia począwszy wmawiają wszystkim Polakom, że nie wypada językiem dyplomatycznym i w tym momencie nie wypadało mu się odezwać. Więc tak jak to jest naprawdę? Tak nie jest. Można z każdym prezydentem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wie pani, jeżeli do prezydenta przychodzą wycieczki dzieci ze szkół i dzieci zamiast się ubrać, to przychodzą w klapkach, to jest to tak nieformalnie, że każdy dyplomata, jeżeli wie, jak się zachować, to może się wtrącić. To chodzi o refleks i o to, czy się ma godność i świadomość tego, że się reprezentuje Polska. Ja to rozumiem, ale w świat idą takie właśnie tłumaczenia polskie. Ale czego się pani spodziewa po mediach lewackich? Jeżeli pani by była lewaczką, to czy by tak pani nie mówiła?
To na czym się pani obraża? Ale to jest kształtowanie właśnie charakteru umysłu. Ale zgadzamy się, zgadzamy się. Ale co z tego? My robimy swoje. Dlaczego druga strona, jeszcze nie widziałem, nie napisała, powiedzmy, nasz dziennik czy Gazeta Polska, jak alternatywnie powinien się zachować kulturalny dyplomata Polski, reprezentujący polskie interesy. Nikt tego nie napisał. Właśnie o to chodziło, o to chodzi. Jeszcze słowo Krycyńskie, chciał skomentować tę sprawę? Tak, ja chciałem przez chwilkę zatrzymać się przy tym przykładzie, przy tym problemie, no bo on w jakimś sensie dotyczy też osoby, która odbierała tą nagrodę, czyli profesora Adama Rotfelda. Marek powiedział, że jakby miał godność, jakby miał silną tożsamość, potrzebę, właśnie refleks, to by zareagował. No, tak się złożyło, wiecie Państwo, że ja się kiedyś jakoś tam przypadkiem czytając coś, pamiętam w Bibliotece Narodowej jakieś z lat 60. publikacje, natknąłem na jedną z jego publikacji i później po prostu jakby miałem takie poczucie, jak zawsze zresztą, że złapałem drzewo, a widzę potem taki wielki las, po prostu bezkresny las. Mm. Zacząłem czytać po prostu różne jego teksty z lat 50., 60., 70. No i jego postawa, proszę Państwa, tam w Białym Domu, oczywiście to trudne i trzeba się zastanowić, by jak to zrobić, ale w ogóle mnie nie dziwi. Znaczy dziwi mnie oczywiście to i to jest straszne, że w imieniu Polski ktoś taki po prostu no, odbierał tą nagrodę, ale podam Państwu tylko taki jeden przykład, zresztą chcę napisać o nim artykuł do Arkanów o profesorze Rotfeldzie. To jest nietuzinkowa postać, bardzo ważna postać w ogóle w polskiej polityce dzisiaj również. On jest, przypomnę Państwu, wiceprzewodniczącym z polskiej strony Komisji Polsko-Rosyjskiej do Spraw Trudnych. A ten tekst, który mnie zamurował, który spowodował, że później jakby miałem poczucie wejścia do jakiegoś wielkiego lasu z tymi świetnymi tekstami Rotfelda, to był tekst o tym, w którym, tekst o tym, jak pan minister, profesor Rotfeld w 60. latach w takich studiach stosunków polsko-radzieckich chwalił najazd bolszewików na Polskę w roku 20. Cały tekst jakby dotyczył tego, że koncepcja Lenina o samostanowieniu narodów była przez Lenina i bolszewików jeszcze po prostu przed 15 sierpnia, a nawet już po 15 sierpnia, po prostu cały czas oferowana tej strasznej faszystowskiej Polsce Piłsudskiego, Dmowskiego i Witosa, a ona po prostu z tego nie korzystała. Cały taki naukowy tekst z przypisami na 20 kilka stron, po prostu studium racji sowieckiej, Sowietów atakujących Polskę w roku 20. Potem znalazłem takich kwiatów masę po prostu. Bo oczywiście wcześniej widziałem jego teczki pracy jako agenta, ale wiecie Państwo, no, agent agentem. No, 30 lat rzeczywiście pracował dla wywiadu, w różnych dziwnych miejscach pracował, gdzie tam musiał przyjaciół radzieckich spotykać niewątpliwie. W ogóle samo to, że po 68 roku człowiek, który się określa mianem dziecka Holokaustu, jakby wysługuje się tym moczarowcom, obrzydliwym takim typom, bolszewikom, antysemitom, którzy jeszcze na koncie mają mordowanie Żydów w okresie wojennym i on im służył. To jest w ogóle niesamowite samo w sobie, tak? Ale jak przeczytałem te teksty po prostu sławiące bolszewików, właśnie najazd bolszewików na Polskę, no to byłem po prostu no, zszokowany. Później ten człowiek zostaje decyzją Donalda Tuska, po prostu współprzewodniczący tej Komisji do Spraw Trudnych Polsko-Rosyjskich. On wydaje tą białą księgę. Nie wiem, czy Państwo wiedzieli, to jest jeszcze grubsza książka jak te, które my produkujemy, ale tutaj trzeba powiedzieć, że to jest książka, która jest pracą zbiorową. I w tej wielkiej książce, która ma chyba 1000 stron takiego formatu, państwowa, że tak powiem, wersja stosunków polsko-sowieckich, polsko-rosyjskich, z jednej i z drugiej strony nie ma ani jednego tekstu, a w tekstach, które tego dotyczą, nie ma wspomnienia o tak zwanej akcji polskiej z końca lat 30., w ramach której po prostu Sowieci zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Bez precedensu, w ogóle historia, proszę Państwa, jeśli chodzi o stosunki narodowościowe czy politykę narodowościową, narodową Sowietów. Sprawa za trudna. I po
prostu nikt o tym w ogóle nie wspomniał, tak? O tej decyzji, która po prostu polegała na tym, że jakiś bolszewik w Moskwie podejmuje decyzję tych ludzi ze względu na to, że są Polakami, po prostu wszystkich likwidujemy. I oni to robią, tak? Oni to wykonali. To jest projekt, tylko ten projekt został zrealizowany. I po prostu Rotfeld, który jakby jest ślepy na to, ale właśnie te teksty jego o bolszewikach, o Związku Sowieckim dowodzą, że to jest człowiek, że tak powiem, tamtej strony, mentalnie również, tak? Ale jaki on jest narodowości, bo nazwisko polskie to nie jest. Nie, no to jest polski Żyd uratowany. Wspaniale, tak, no to nie, jakby nikt tego nie... Ja myślę, że ludzie pochodzenia polskiego mogą być polskimi dyplomatami, tak było również przed wojną, tak? I w czasie wojny to nie jest... Zdaniem nic złego, tylko że jakby człowiek o zaburzonej tożsamości, tak? Człowiek, który przez lata po prostu jakby propagował to kłamstwo o tym, że Piłsudski wywołał wojnę, a Sowieci przychodzili tu już pod Warszawą, stali po prostu z ideą niepodległości Polski, prawda? I tutaj analiza właśnie tej leninowskiej koncepcji samostanowienia narodów. No taki człowiek, ja myślę, że nie powinien reprezentować Polski w stosunkach polsko-rosyjskich dzisiaj. Ja mam dwa pytania. Jedno pytanie, dlaczego nie używamy nagminnie w prasie, że to są obozy niemieckie, a nie naszystowskie w Polsce? Co mnie bardzo intryguje? Powinno być nazwane. Obozy niemieckie w Polsce, a nie naszystowskie. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie do pana profesora. Czy instytut, czy placówka zajmowała się tym, czy mogłaby się zająć, jaki to system działa w Polsce, że tak starannie wszystkie atakuje jednocześnie patriotyczne rzeczy, i rodzinę, ich kościół. Przecież to jest system zorganizowany. Ktoś na tym czuwa, na tym pracuje. To nie jest, że jeden redaktor sobie napisał artykuł taki, drugi podobny, inny. To z tym ktoś steruje. Proszę, żeby się zająć tym tematem. Okay. Żeby zacząć od końca. Jaki system? Postkomunizm. To jest numer jeden. Jeden z moich przyjaciół, oficer wywiadu wojskowego brytyjskiego, niedawno był ze mną na panelu i zarzucił sobie, właściwie to nam, czyli Amerykanom, że tak byliśmy święcie przekonani, że komuna nigdy nie padnie, że nie opracowano sposobu na pomoc takiego nie tylko gospodarczego, ale ogólnego planu, żeby pomóc ofiarom komunizmu po tym, jak komuna miała implodować. Na Zachodzie nie studiuje się postkomunizmu. Moja książka wyjdzie na temat postkomunizmu w październiku, dotycząca Intermarium. Jest to jedna, chyba będzie jedyna pozycja książkowa, jest kilka artykułów, ale jeżeli chodzi o to zjawisko, jest samo oszukiwanie się takie jak tutaj, że tutaj były wolne wybory w czerwcu 1989. A stało się tak. Komunizm, transformacja, demokracja. To samo? Nie bardzo. Tylko inaczej wykonuje. To samo. To jest ta sama materia, tylko inny kształt. To samo, ale nie takie samo. Tak, to samo, ale nie to samo. Tak. Nie takie samo. To jest, to się nazywa, to u nas w naszym języku się nazywa specjalistycznym deception operation. Jak to się mówi? Dezinformacja. Operacja dezinformacyjna. Właśnie. Na zupełnie wielką skalę. To jest jedna rzecz. Teraz tak. Niemieckie obozy, dlaczego się nie mówi? Z rozmaitych powodów, dlatego że jak emocje osłabiają się, to ludzie zaczynają unikać jako jednostki kolektywnego oskarżania całych narodów. Tak jak Polacy nie lubią, gdy się mówi tam polscy antysemici czy coś tam, zdecydowano, że się skoncentruje na nazistach. Prawda? Czyli narodowych socjalistach, którzy byli u władzy w Niemczech, byli całkiem popularni, regularnie brali ponad 30%, a w referendach Hitler nawet brał po nieoszukanych referendach
regularnie brał 70-80%, jak już był u władzy. Narodowy socjalizm się podobał w Niemczech. Niestety Polska przegrała II wojnę światową. Stalin wygrał. Zachód się dostosowywał do Stalina, ustanowił to państwo opiekuńcze, żeby powiedzieć swoim robotnikom, zobaczcie, nie jest tak świetnie jak w Związku Sowieckim, ale mamy też jakąś namiastkę socjalizmu. Ponadto Niemcy stały się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w ramach NATO. Prawda? Jak jest się sojusznikiem, to nie można mówić cały czas niemieckie obozy. Trzeba wymyśleć sobie, zresztą Niemcy usiłowali inną sztuczkę zrobić na samym początku, nawet się nie zgadzali na nazistowskie, bowiem opinia w Niemczech była taka, że narodowy socjalizm to był sprawiedliwy system. Hitler był zły, głównie dlatego, że przegrał wojnę. Więc przez późno lata 40. i większość 50. był bój w Niemczech, gdzie zło spersonalizowano i mówiono Hitler. Nawet nie narodowy socjalizm, Hitler, tylko Hitler. Tak, tak. Oczywiście. Tylko Hitler. I dlatego to są powody, dlaczego używa się teraz nazistowskie, bo to tak już się wryło w głowę. Na Zachodzie i tak pozostają te nazistowskie, tylko większość osób nie wie, kim byli naziści. Notabene rozmawiałem w Niemczech z rodziną na temat tego filmu Saving Private Ryan. Szeregowiec Ryan. I młodzi mi powiedzieli tak. O, fajny film. Nasi zabijali nazistów. Czyli zupełna degrengolada i nie wiem, to już nie jest dla historyka, to jest dla psychiatry. Jedyna rzecz, ja ostrzegam Państwa, że nie można Niemców wiecznie kopać i krzyczeć i winić bezkarnie, tak jak Grecy to ostatnio zrobili. Oni się w końcu wścieklą. Już w tej chwili chcą siebie widzieć przede wszystkim jako ofiary. Tak sondaże wskazują. Że ich wypędzono, ich zbombardowano w Dreźnie, mieli ciężko, potem gwałty straszliwe, szczególnie przez Sowietów. Tak. Francuska zona okupacyjna była bardzo nieprzyjemna. Prawda?